tak pięknie woda przybrała u hitlerowców i tak pięknie ich zalała, to jest balsam na moje serce i moją wątrobę. Tak się cieszę, jak widzę, słuchajcie, u tych ludobójców, u tych morderców mojej babci, który z hitlerowie strzelił jej prosto w twarz, a ona z workiem w czasie powstania szła wykarmić czworo malutkich dzieci. I skąd nagle ta benzyna po 6 z hakiem? Państwo, które jest czołową gospodarką, pierwszą gospodarką w Europie i czołową gospodarką na świecie, może dużo. Kraj, który w pierwszej wojnie światowej zrobił nam i światu dużą krzywdę. W drugiej wojnie światowej jeszcze większą zrobił nam i światu taką krzywdę. Nie daliśmy rady dzięki pierwszej wojnie światowej, dzięki drugiej wojnie światowej, ale jestem przekonany, to są słowa Adolfa Hitlera, prawdopodobnie pedała i prawdopodobnie pedofila, ale jestem przekonany, że damy radę trzeci raz w formie ekonomicznej. Już w latach 70. NRF, RFN, Niemcy już stali bardzo, bardzo dobrze. Jak szybciutko po wojnie, co? Ze złota, ze zrabowanych nie tylko polskich złotych i żydowskich zębów, ale z majątku. No, do tej pory nam nie oddali naszego majątku. Do tej pory nie oddali nam 70 tysięcy kilometrów kwadratowych, które Żyd Roosevelt, łachudra Churchill, dziadko, drogi dziadko, pracuj na tych łachudrów dalej, i ludobójca, kolejny ludobójca, tak, bo to trzech ludobójców, Stalin, podzielili, to przez Niemców wszystko i kacapów. Jeżeli bandyci niemieccy nie oddadzą nam, to ja się pytam Mateusza, uwielbiam to imię, słowa Ewangelii według świętego Mateusza. To pan Mateusz Morawiecki, pan premier, były doradca Tuska, Donalda, pana Donalda Tuska, wysyła pomoc do posthitlerowców. A posthitlerowcy kłamią na forum międzynarodowym, że zostały spełnione reparacje wojenne. Nic, niczego takiego nie było. Owszem, były projekty takich reparacji wojennych, projekty, ale nigdy nie były ratyfikowane. A skoro ja dzisiaj mogę stworzyć dokument, ale jeżeli on nie zostanie ratyfikowany, podpis i podpisany, to nie jest dokument. Więc były projekty, plany, ale nie były ratyfikowane, więc nie było nigdy reparacji wojennych. Jeszcze jedna rzecz, wyobraźcie sobie, jakby mordę, te makrele i te świnie, te szwajne, Deutsche Schweine, Liber Alles, jak one by krzyczały na cały świat, tak jak makrela w Knesecie, płynnie w jidysz przemówiła do Knesetu pełnego żmijowców. Kim ona jest? Jeżeli makrela zna płynnie i akcentem jeszcze, bo co innego, nauczyć się języka. Człowiek może nauczyć się języka i poduczyć akcentu, ale raczej pojedyncze sztuki będą miały ten akcent, który ludzie mają wrodzony, poszlacją na śladowy. Jeżeli ona mówi z tym akcentem, płynnie widzisz, to znaczy, że to nie jest typowa niemra. No i napisałem na Facebooku. Bardzo się cieszę, że zalało tych hitlerowców i tak dalej. Za moją babcię, która się rodziła, bo tam mi strzelili w twarz hitlerowiec w Powstaniu Warszawskim. Za śmierć 6 milionów Polaków, dużo więcej, bo już ja nie liczę wypędzonych. No nieważne, dobra, 6 milionów Polaków. Za tą komunę, którą do tej pory mamy, bo to dzięki hitlerowcom mamy. Najpiękniejsze miasto w Europie, jak Paryż, Paryż Wschodni. Warszawa, która dzisiaj jest jakby w gówno takich szklanych domów, takich sopli nawbijał. Pojechałem na Krochmalną, słuchajcie, Róg Żelaznej, tam taka jest cukiernia zajebiaszcza przedwojenna. To tam tylko taki kawałeczek został, parę metrów, słuchajcie, te dwie kamienice. A reszta to szklane domy, ale nie jak Żeromskiego, tylko po prostu, kurwa, to jakieś takie tragedia. Nie ma Warszawy, niszczą Warszawę. Niszczą wszystko, co polskie. Pan doradca Tuska, Mateusz Morawiecki,
mówi, że trzeba im pomóc i ja nie wiem, czy on wysłał strażaków. To, co oni robili w 1939, już nawet nie Einsatzkommando, tylko normalne łachudry z normalnej lądowej armii, bo Einsatzkommando to było tak jak UPA. Normalna armia wchodziła, za ludzi do baraków, do stodu podpalała. A pan Mateusz Morawiecki wysyła im pomoc. Ja zaraz wam wyślę linka, jak ma wyglądać, jak powinny w 1/10 tak naprawdę wyglądać reparacje dla Polski. Dopóki skurwysyny nie oddacie bilionów, kurwa, dolarów, skurwysyny, za same straty materialne, ja nie mówię o ludzkich, bo nie ma pieniędzy na ludzkie życie, nie ma, to skurwysyny, żeby was zalało skurwysyny w żywym ogniu. Gdybym tylko mógł, gdybym tylko miał taką siłę, moc, już tylko jednym stryknięciem, przekręceniem kurka bym to zrobił. I wam, i Ukraińcom, i Litwie, i Litwie, i Słowacji, i kurwa CCCP. Powiem wam, że w zasadzie na kanwie tych zdarzeń, które obecnie się odbywają w NRF-ie, to powinienem dzisiaj zrobić czwarty odcinek o budowlach wodnych. Zobaczcie na przykład wędkarza przedwojennego czy powojennego. No co taki wędkarz może, słuchajcie, na tą bambusóweczkę czy tam pieprzóweczkę, nie wiem, tam żyłeczki już były i nawet przed wojną, no ale to nie każdego było stać. A na tym zobaczcie, jak ci ludzie są ubrani. Turka, biała, szuka, wiadomo. A teraz Giro de Italia! Ła! A im bardziej świeci, jak psu jajce na wiosnę, tym jest większym gitem. No i te dziary oczywiście, dziary! Kurwa. Kiedyś tatuowało się niewolników, kurwy i przestępców. Dlaczego obecnie jest taka moda? Dlatego, że kurwa, która rządzi światem, te śmiecie jebane masońskie, kreują takie mody. Właśnie kreują tatuowanie, pedalstwo, sodomie. Najgorsze rzeczy, najgorsze. Wyobraźcie sobie, żeby przed wojną, żeby jakiś taki nasz był potatuowany, czy do szkoły podstawowej, żeby przed potatuowana, to po prostu było. To już nie jest świat. To jest świat, gdzie śmieć jest chroniony przez służby, a człowiek normalny ganiany przez te służby. Czego ja jestem przykładem. Ilu mamy w Polsce wędkarzy? No, zarejestrowanych 600 tysięcy. No, a uprawiających? Od miliona do dwóch, tam powiedzmy jeden pójdzie raz w roku, czy coś, no bo to... Mamy wędkarzy, którzy są uczciwymi wędkarzami, ale mamy też parchy. Te parchy oczywiście są na prawie cały czas, bo służby w białych koszulkach, te służby, to oni są tylko po to, żeby mieć emerytury i po nic więcej. A mili ad vocem poprzedniej trzeciej części. Pamiętacie, jak mówiłem o pijawkach? Podnoszę 100 czy 200 kamieni i ani jednej. Nie? I to nie tylko tu. A i tam 10 km, 20, 30, niżej, wyżej. Pizda. Dzwoni do mnie sumiarz, mądry Rafałek. To jest najlepszy sumiarz w Polsce. Ja go dam za mądry Rafałek, bo ja go lubię. Bo on jest rzeczywiście niegłupi chłopak. Na poziomie jest. Ale czasami jak coś pierdolnie, to jak łysy grzywą w kant kuli. I on tak zrobi tu 30 km, tu 30 i robi 50, 70, 100 km. No i złowi 5 sumów, 7. Ale ile on miejscówek odwiedzi? To on zauważył to samo. I ja to samo, bo byłem już na zrywkach. Coś było, nieważne. Ale były siumy. To go tam trzymałem jeszcze na płytkiej wodzie, żeby on nie mógł ruszyć. I te pijawki mu delikatnie zrywały. I do wody te pijawki. Czyli nie zabiłem tych pijawek. Czyściłem z pijawek. A rzeczywiście teraz
nie przyszło mi nawet do głowy, że żaden z tych sumów nie miał pijaw. I mądry Rafałek mówi, ty, żaden miał pijaw. Ona jest tak mocne zwierzę, ale w słoiku nie dasz troszkę tlenu, ona moment zdycha, moment. To jest jedno z najdelikatniejszych zwierząt. Potrafi wyjść po gwincie. Jest woda, zakręcacie pijawkę, odwracacie, woda nie kapie, rano nie ma pijawek. Wyszły po gwincie. Nie, czy to jest sprawa tylko i wyłącznie brudnej wody, czy jeszcze kolejne rzeczy? Tych wszystkich, którzy cały czas tylko kwa, kwa, kwa na dwa baty zapierdalają. Kwa, kwa, kwa i ten biedny sum nie możesz sobie spokojnie poleżeć pod dębakiem. Mówi się pod dębakiem, bo już dębów w Wiśle to prawie nie ma. Chociaż po 2000 lat potrafi dąb być taki czarny. Wiecie, jak ile waży taki kawałek dęba? Kurwa, byście się zdziwili. Czarnego. Zdziwilibyście się. A mokrego to byście kurwa się zesrali, nie chcieli taki kawałek. No może byście wzięli przepuklinę. Bo to przesypane, potem odsypane, głównie to pole teraz. Tak. I on siedzi głównie pod takim ten. Tam się czasami tego, tu pod krzakami różnymi, pod takimi nawisami, jak on siedzi. I tam te pijawki się przyczepiają tego. I one patrzą, jest żywiciel, pyk, spada, czy tam się wpełzuje, pełza. I ganiają te sumy, i te sądy, i to, i to, i to, i to, i to. To ten biedny nie może ustać w miejscu, gdzie te pijawki mogą do tego. I to może być też, to mogą być te dwie rzeczy naraz, lub każde z osobna. Uważam, że jest to grupa i czynnik, jeden z najbardziej wyrybiających ryby na świecie. Ameryka Południowa, tam gdzie jest skupisko ludzi, nie mówię o korporacjach, które coś tam wyzyskują, ale gdzieś jakaś tam wiocha i tam kilkaset tego i łowią te ryby nie tylko dla spożycia, ale łowią, żeby sprzedać coś, tej ryby jest coraz mniej, coraz mniej, coraz mniej. I widziałem takie podrywy 10 na 10 jakoś u tego, takie ryby. A kiedyś to było, bo było, o pan! Tak jak Rapa opowiadał, o to było, panie, było, była, teraz to nie ma. I to jest to samo i tutaj. Wędkarz. Ten wędkarz bidny, ten przedwojenny, co on mógł tam, no co, nawet jak mu wszedł taki jakiś, nie wiem, kleniu tam 3-4 kilo, pojechał znajomy za granicę, to do tej jebanej komunistycznej Holandii, to mówi, co by nie rzucił? Co by nie rzucił, to sanda. Czy taka guma, czy taki kolor nazywa się na S, czy kurwa nazywa się na G? Nieważne. Kondona zaczepił, 4 kondony związał główką dżigową i też by zapierdał. Ja znałem takiego na kanale Żerańskim, on już chyba nie żyje. Patrzyli tylko, jak on prowadzi na kanale przy wypływie. Patrzali tylko. A on nie miał, nie tego. Nie dawali mu kurwa, bo byli zazdrośni. Zerwał to, co miał. To została mu główka. Wziął kurwa na wino z tej, z folii. Jakąś laleczkę, tak jak mówił, laleczkę. Laleczkę robię. I na laleczkę w mordę mu sumy brał. Miał pojęcie, jak prowadzi. Na druga pobudka, o trzeciej nad wodą. Od czwartej brania się zaczynały do tej dziesiątej. Brały ryby cały dzień, ale rzut branie. Słuchajcie, 100 kg to nie był jakimś wynik. I to wszystko wór. Oczywiście ta ryba nie nadawała się do jedzenia. Ta strona, praska. No to słuchaj, no to na ten kolektor, tam 8 osób, 10, ale kolektor, na przykład kolektory żoliborskie, to jak był kolektor Shaolin, czyli emerytów, no to są 50 osób gdzieś. I tych kolektorów takich rybnych to było około 10, a takich kolektorów ogólnie w latach 60. do 90. to było około 15-18. Macie 50. Na Indrym może 3. Na Karowej czy tamtego to macie 5-7. Róż. Niech będzie na wszystkich kolektorach 50 jednego. I każdy łowi. Wędkarze, którzy łowili na kolektorach jeszcze archaicznymi metodami. Bardzo często na bambusówki, germiny, jakieś coś grube żyły, coś. Na przykład przyszedł kiedyś Zenek z kulturystami. Znaczy, kulturysta Zenek, prawie nie,
tylko Pyku chyba jeszcze żyje, reszta już wszystko nie żyje. Jarka Duba, Zenek się utopił, Pyku chyba jeszcze chyba żyje. No. Co ty tam? On mówi, no 18, ja mówię, no weź się. Ale mówię, zobacz, ja mam teleskopik tego, łup, taki leż 2,5 kilo. Kurwa, ja mam 25, mówię tam, 30 na przyponie. To zobacz, o, już jest, widzisz. No tak, ale mam więcej brali. Rzeczywiście. I te przystawki stosowali, takie białe składniki tego. I na różną wodę, bo tutaj na przykład tam, gdzie były zawady, to w jedno miejsce rzucił, rozumiesz? I tam pyk, 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 pyk i siedź. A ty już przepływanko nie przeprowadziłeś. No ale to lata 80. To były jeszcze takie lata, gdzie my wszyscy łowiliśmy takim sprzętem archaicznym. A potem coraz lepszy sprzęt. Teraz ci przyjdzie taki, wiesz, mędryk, on mówi, że jest wędkarzem wycinowym. Tak większość to chuj ma pojęcie w ogóle o wędkarstwie, o dużych rybach. Kiedyś wziąłem paru wycinowych na grube ryby, to oczy robili, jakie ryby łowili. No i na przykład tacy wędkarze, którzy na kolektorach łowili całe życie, potwornie wyrybia. Daję wam słowo honoru, że bo na przykład znam wyniki, że rybak potrafił w ciągu jednej nocy złapać, rybak to łapie, złapać tonę ryby. Ale to były przypadki, bo to ryba się zgrupowała na zimowisku, puścił i leszczył. Taki rybak, który miał na przykład 10 km i następny 10, to w życiu nie złowił tyle ryb, ile łącznie łowili sami kolektornicy. A ile mieliśmy jeszcze spinningistów? Troszkę mniej. Spinning to już był bardzo rzadki w ogóle w latach 80. Bardzo rzadki. Dopiero w 90. się rozpowszechnił tak bardziej. A ile mieliśmy robaczarzy? Dobry robaczarz to też te 5-10 kilo wali. A jak dobrze trafił na leszczyk, to się jeszcze zanęcił. Bo ja na przykład nie nęciłem, ja do głowy mi nie przychodziło w latach 70. 80. Dopiero tam pod koniec lat 80. czy może w połowie nęci. Jeszcze to pierwsze moje nęcenie to było parę czerwonych robaków. To ci gruciarze dopierdalali grubo. Siaty, wielkie siaty po kilkadziesiąt kilo. Już nie na bergla. Także rybacy tutaj, to co mordowali, mordowali. Taka zatoka była słynna, za Kępą Laskowską. Wchodziły potworne ilości, a szczególnie jazie, ale potworne. No to nie wyobrażacie sobie, jeżeli ktoś z was pamięta na przykład żerowanie uklei, grubej uklei, tu jedna, druga, tu cztery, tu trzy, bez przerwy, to tak żerowałem w takiej zatoce. Zatem tutaj rybacy, takie szkody, jakie robili, owszem, jak za Kępę Laskowską wpadli, to tam mogli mieć po kilkaset kilogramów dziennie, bo tam były z dwóch stron obstawili, z góry tama, z dołu rowek, ale do obstawienia wyższą siatką. Spokojnie mogli kilkaset kilo dziennie wyławiać i tak robili. Rzeczywiście robili potworności, natomiast było to nic w porównaniu z tym, co robili ludzie na kolektorach i na brzegach, nie tylko na kolektorach, bo tak naprawdę tych wędkarzy, wśród wędkarzy to jest promil. Jest wędkarz i wędkarz, jest wędkarz mądry Rafałek, który kurwa ma ich wszystkich o tyle, no, w palcu. Są codziennie na sumach i parchy, nie wiem, złowią raz na tydzień suma, a on jedzie, mądry Rafałek, i pierdolnie 5 sumów jednego dnia, bo ma pojęcie. Ma pojęcie! Żeby być dobrym wędkarzem, to trzeba spędzić nad wodą dekady. Ale nie tylko siedzieć i łowić na grunt, czy na zrywki, czy trolować. Nie, bo tego typu łowienie nie nauczą wędkarstwa. A to, że ktoś łowi ryby, nie znaczy, że umie łowić ryby. Mateusz mówi 5000 za mandat. Mateusz, doradca Tusk. A co z Kusolami? Nadal będą uniewinniani przez sądy. Ja jestem wyczynowym wędkarzem. Kurwa. A dlaczego ty jesteś wyczynowym wędkarzem? Romanie. Bo ja mam licencję. No i co? No i ja jestem wyczynowcem.
No dobrze, wyczynowcu, a powiedz mi, jak ty tak trzymasz te 20 kilo tej ryby w siatce i potem podnosisz i podnosisz, to ta ryba na dole, to przez te 20 kilo to nie jest ten... Nie! Nie jest. Aha. Ale w czasie tarła, jak ryby się trą i ścierają sobie ten, to potem chorują. Chorują. A tutaj jak ścierajne jest łuska, znaczy najpierw warstwa, czyli śluz i łuska i to jest, ale nie jest. Czy inaczej, jest ścierana, ale nie jest chora. Nie chorują. Co potrafią zawodnicy zrobić? Wyjąć 50 boleni na białego robaka, bo już widzą, że nie wygrają, i na opadzie białego robaka tak boleni. Taki chrapek. I do siatki, i to jest do ważenia. Tego, i potem jest ważenie. O, wygrają, hurra, hurra, mistrz, mistrz. I będę pisał, bo jestem mistrzem. Potem wypuszczam te rapy i 3/4 nie żywy, 90%. To nieważne. To nieważne. Jest wynik. Jest wynik. Cool. Tak to mówi. Ktoś pokazał, że rybak 50 takich rapek złowił i zabrał. Cała Polska by szuczała. Nie jestem przeciwko zawodom. Niech sobie, ale dziadek, któremu nie chce się jeszcze srać, chciałby tylko zawody robić. Dobrze. Wiecie, jak te zawody wyglądają? Tam nie ma. Tam jest 150 ryba. 150 na klatę. A to... A tam w ogóle to nazewnictwo, te słowotwórstwo, to słownictwo, to jest, powiem wam, gorsze niż kmina przedwojenna. Jeszcze była kulturalna. Ta obecna. Tych gitów, którzy ćpają. Gity ćpają i oni są gity. Ło. Kurwa. Tu. Łowimy rybę. Ważymy. Pyk do wody. Co to znaczy, kurwa, w ogóle przetrzymywa? W siatce. Z tego, kurwa, jest. Ryba ma być niezwłocznie wypuszczona albo zabrana. Jak złomy. Jakie szubienice? To ja mam pytanie. Skoro Polski Związek Wędkarski potrafi działać w osobie jednej osoby, to po co w przyszłości 50 osób więcej? Zarząd i tak, no po co to trzeba? Zostawić jedną osobę jako prezesa. Zawodnik waży rybkę. Pyk, łowi. Rybka. 137 gram. Pyk, do wody, nie do siatki. Nie, do wody. Wędkarze to są ludzie, którzy są jedną z głównych przyczyn wyrybiania ryb. Ryba złowiona, która mój kolega na haczyk bezzadziorowy, haczyk 20, łowił krąpie, legitę, to w akwarium je potem trzyma. Pewne ryby nie jedzą w ogóle przez tydzień. Pewne ryby 5 dni. Nie pamiętam, które następnego dnia już jedzą. Patrzył, to wszystko ropieje. Na haczyk bezzadziorowy, 20. A tu mu tego, i ona wypuściła ryby. No wypuściłem. Ale ta ryba nie je. Część tych ryb zdycha. Wypuszczone ryby. Ja zawsze też taki byłem. Huzia! No zarybiam, bo tyle ryb wypuściłem. Tyle dziesiątek tysięcy ryb wypuściłem. Owszem, wypuściłem. Ale nie przypuszczałem, że na pewno część tych ryb umrze. Nie przypuszczałem, dopóki nie zobaczyłem, co Arturas w akwarium mi pokazał. Ja już nie mówię o nieetycznych wędkarzach, bo nieetyczni wędkarze to są kłusownicy. Nakaleczone miliony ryb. Nazabierane miliony ryb. A cały czas szukam do pranków. Żaden się nie zgłosił, dobra, okej. Ale cały czas szukam. Żyłka przed wojną, 50. Miała tyle wytrzymałości, co dzisiaj 15. Haczyki, metody. A to taki, a to tak, a to się sam zaczyna. Słuchajcie, wszystko. Wędki,
prečo a to z opadu, a to nie tak, a to tak, kołowrotki, to tu, słuchajcie, echosondy, łódki, wszystko, ciężarki, takie, i ten, kurwa, ludzie, spławiki, bardziej czułe, nie takie, nie z tego, tak, nie z krzaka, ludzie tysiące, że, i ten jebany balasiasty, skurwiały parchaty internet, gdzie pokazuje ludziom, że ja całe życie uczyłem się, dlatego nikt mi w życiu nie powie, że czy nie ma ryby, czy jest, czy tam. Jest neurochirurg, który zaczynał od małolata, na wojnie, gdzie tam udali 10 z postrzałem w głowę i każdego operuje. Nie będzie lepszego neurochirurga w przyszłości od niego. A tym bardziej, jeśli ma talent, to tym bardziej nie będzie. Ja jestem takim neurochirurgiem wychowanym tu nad wodą, nad tą wodą. Mówią mi różne rzeczy, że chłopak nie wiem. Pierdolą głupoty. Słuchajcie, dla mnie wystarczy czasami jedno zdanie i wiem, że on w ogóle nie ma o czym z nim rozmawiać. No ale kurwy widziały, takie kurwy, dziad już nie żyje, gdzie żyje chyba ten dziad. Rapy po 1,20 m. No są kurwy po prostu, są kurwy, no debile. Ale jak oni błyszczą, ja mówię, ale ja o takiej nie śniłem sobie. I on się czuje, no to debil.